Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w poniedziałkowej drugiej kawy. Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Piotr Kozioł, prezes Fundacji Kwitnące Talenty. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Organizujecie edukacyjne inspiracje za kilka dni, które się odbędą, na których chcecie szukać odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać edukacja. Takie pytanie stawiacie. Sami wiecie, jak powinna wyglądać. Też jeszcze z jednej strony przeprowadziliśmy diagnozę, czyli badanie, czyli jak jest, ale też z drugiej strony, jakie są oczekiwania rodziców i też uczniów. I na tej podstawie działamy. Czyli z jednej strony my aktualnie prowadzimy projekty w ramach tak zwanej edukacji pozaszkolnej, gdzie młodzi ludzie mogą odkryć i rozwinąć swoje talenty. I poprzez te doświadczenia stwierdziliśmy, że czas wyjść trochę szerzej. Czas wyjść po to, żeby porozmawiać w szerszym gronie, jak powinna wyglądać edukacja. Też w szkole, też w szkole publicznej. Że nie wygląda dobrze. No wygląda różnie. Tutaj są szkoły, w których to wygląda zdaniem uczniów, rodziców lepiej, a są takie, gdzie wygląda gorzej. Ale gdzie szkoła nauczy pisać, nauczy czytać, liczyć, analfabetów nie wypuszcza, tak? Tak, uczy. Tylko czy w dzisiejszym świecie tylko o to chodzi? Czy chodzi o to, żeby rzeczywiście wychodzić z encyklopedyczną wiedzą, a nie potrafić to przełożyć na życie? Czy szkoła to życie? I tu się pojawia problem, bo tego szkoła już chyba z tego obowiązku najlepiej się nie wywiązuje. No właśnie, czy tu już różnie to wygląda? To oczywiście też zależy najbardziej od nauczycieli. Jest pewne grono nauczycieli, które rzeczywiście trochę głębiej podchodzi do tego niż zrealizowanie podstawy programowej. Tak dumnie brzmi, a już wcisnąć to w ramach siatki godzin. No to już jest w ogóle duży wyczyn. Ale tak naprawdę dużym wyzwaniem jest to, żeby ze szkoły wyszła młoda osoba, która zna siebie, która wie, w którą stronę chce podążać. No właśnie, tutaj pytanie powstaje, czy tylko szkoła odpowiada za edukację? Nie, oczywiście, że wielu rodziców zrzuca tak naprawdę odpowiedzialność na szkołę. Edukacja to, przepraszam bardzo, to nie ja, ale edukacja zaczyna się w domu. To w domu tak naprawdę dziecko uczy się podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, uczenia się, no i wiedzy o świecie, jak funkcjonuje świat. To czyli tam bardziej rodzice niż nauczyciele są odpowiedzialni za ten cały, że tak powiem, cykl edukacyjny. Czy ja myślę, że każdy jest odpowiedzialny w jakiejś części, tylko ważne jest to, żeby brać odpowiedzialność za tą swoją część, czyli rodzic za to, że jego dziecko jest przygotowane do tego, jak ma funkcjonować, czyli ma zbudowany taki kręgosłup tego, jak w życiu ma funkcjonować, jak podchodzić do życia, co dla niego jest ważne, wartości, to, jak traktuje ludzi, to, w jaki sposób się uczy. Myślę, że to powinien przede wszystkim z domu wynosić. Szkoła powinna być takim miejscem, w którym uczeń powinien rozwinąć skrzydła. Powinien dowiedzieć się, jak funkcjonuje świat, jak ja w tym świecie mogę działać, jak mogę się odnaleźć od różnych osób. Bo rodzice czy najbliższa rodzina to jest jednak wąskie grono. To jest przez taki wąski pryzmat, ale bardzo ważny. A szkoła już tutaj jest jakby taką społecznością większą, gdzie są ludzie o różnych poglądach, o różnym patrzeniu na świat i tam no, dziecko, uczeń, młoda osoba już ma możliwość doświadczyć, jak to jest z różnych perspektyw. Czyli rozumiem, że na przykład szkoła może nauczyć czytać, a rodzice tą pasję do czytania książek powinni rozwinąć, tak? Czyli podsuwać ciekawe lektury, nie wiem, nauczyć chodzenia do biblioteki, do księgarni. No różnie. Ja jednak jestem za tym, żeby podążać za swoim talentem, za swoją pasją, bo to jednak motywuje, czyli żeby działać w taki sposób, żeby młoda osoba głównie
szła za swoją wewnętrzną motywacją, czyli to, co czuje, co czuje. Jeżeli rodzic tutaj, czy nauczyciel przyglądnie się bliżej i będzie towarzyszył w tym rozwoju, będzie takim mentorem, który towarzyszy w rozwoju tej młodej osoby, to naprawdę więcej nie trzeba, bo wiele osób w to nie wierzy, ale naprawdę młode pokolenie to też osoby, które chcą się uczyć, chcą się rozwijać, ale chcą się rozwijać w swoim tempie. Niekoniecznie chcą, żeby ktoś im coś narzucał. Masz to w taki i w taki sposób wolą same zrobić. Szukać tych swoich pasji. Tak, dokładnie. Wolą same szukać. Czasem oczywiście potrzebują podpowiedzi. Słuchaj, i tu na przykład teraz przez weekend prowadziłem zajęcia w ramach projektu Kuźnia Geniuszu, gdzie właśnie młode osoby odkrywają i rozwijają swoje talenty. I też często jest tak, że młodzi ludzie nie wierzą w swoje predyspozycje, swoje talenty. Więc też trochę czasu zajmuje to, żeby uwierzyli. Tak, ja jestem naprawdę komunikatywny, przecież skoro jasno wyrażam swoje myśli, ludzie mnie rozumieją, potrafię do nich dotrzeć, to jestem komunikatywny. Jeżeli robię coś od początku do końca, to jestem osobą odpowiedzialną. Tak. Nie bój się powiedzieć, tak, ja jestem osobą odpowiedzialną, bo jak planuję i wezmę sobie zadanie i chcę je zrobić i będę je robić do końca, to jestem osobą odpowiedzialną. A więc jakby to jest też często wyzwanie, żeby młodzi ludzie uwierzyli w to, że rzeczywiście ja mam takie predyspozycje. Czyli jak już ten talent młody człowiek odkryje, to później dorośli mają problem, co z tym talentem zrobić. Tak? To bardzo często można przeczytać o tym, że mamy jakiegoś geniusza gdzieś tam, no i nie wiemy, jak go dalej poprowadzić. Nasza szkoła nie jest przygotowana na pracę z utalentowanymi dzieciakami. Tak, trochę muszę z bólem przyznać, ale tak, jest to problem. On jest jakby z kilku powodów. Znaczy pierwsze, to w szkole właściwie ogranicza się pracę z talentami, tak zwaną pracę z talentami, tylko do uzdolnień tak zwanych szkolnych. Czyli są olimpiady przedmiotowe, czyli polski, matematyka, geografia, historia, ale życie jest dużo bogatsze. Tak naprawdę to jest wąski zestaw talentów. Więc jakby to jest pierwszy dylemat, który jest jakby do rozwiązania. Drugi, tak naprawdę praca, jeśli chodzi o talenty, koncentruje się na indywidualnościach. Każdy z nas jest inny, jest wyjątkowy. Wyzwaniem jest to, żeby dostrzec tą wyjątkowość i pomóc, wesprzeć, zainspirować tą osobę, bo każdy uczy się w inny sposób, czyli co innego do niego dociera, jest po prostu inny i to wymaga dużo pracy, no tu nie ma się co oszukiwać. Jako kwitnące talenty, stawiacie sobie taki cel, odkrywanie talentów. Tak. Udało już się przez te kilka lat działalności odkryć jakiś talent? Tak, tak. Znaczy tutaj odkryliśmy oczywiście wiele talentów, młode osoby naprawdę odkryły swój potencjał, z tym, że my do talentów podchodzimy tak bardzo szeroko. Tak jak powiedziałem, to nie tylko te przedmiotowe talenty, ale to, co choćby wcześniej powiedziałem, czyli komunikatywność, odpowiedzialność, ale też liderstwo, też empatia, czy coś, co wydaje się na początku, jaki to jest talent, przecież co to jest takiego, ale na tym i naprawdę można z tymi budować. Talentami? Wysyłacie ich do programu Mam Talent. Nie, to nie zdarzyło się, czy przynajmniej nie słyszałem o tym, o takim przypadku, żeby ktoś z naszych uczestników projektu uczestniczył w takim projekcie. Ten program trochę wypacza temat talentów, no muszę to też powiedzieć, bo on się koncentruje tylko do tych medialnych talentów, tych, które widać. Większość talentów, które dobrze się sprzedadzą na ekranie telewizyjnym. Tak, tak. Większość talentów niestety nie widać. To nie jest tak, że przyjdę, o, już widzę, do tego się nadajesz. Niestety to nie jest takie proste i my koncentrujemy się na całości. Na tych też oczywiście, ale to też jest wąska, że tak powiem, pula talentów tych medialnych. To fajnie. Ja życzę, żebyście odkrywali jak najwięcej talentów i żeby ta edukacja w naszym kraju się trochę poprawiła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Kozioł, prezes Fundacji Kwitnące Talenty, był gościem drugiej kawy. Dziękuję bardzo.